Dovolte mi nyní pozvat mikrofonu místopředsedu strany Korvin, pana Konrada Berkoviče a paní Alexandru Pašovou pomožnici. Děkuji. Przeciwnika Unii Europejskiej na metr kwadratowy zdecydowanie przekracza normy unijne. Drodzy przyjaciele, dziękuję Wam serdecznie za pozwanie. Je to pro mnie wielka cześć, że mogę mówić w miejscu, gdzie souhrny kilogramów wszystkich oponentów Europejskiej Unii wyraźnie przekraczuje europejskie normy. Wielki polski wolnościowiec Stefan Kisielewski wznosił u nas taki słynny toast za nieoczekiwany sukces naszej beznadziejnej sprawy. Jak widzę tutaj Was, to widzę żywy dowód na to, że ta sprawa już nie jest beznadziejna, a nieoczekiwany sukces właśnie nadchodzi. Wielki polski liberał Stefan Kisielewski kiedyś przed lety wznosił przypitek, we którym říkal za nieoczekiwany úspěch naszego snażenia. Když vás tady takhle vidím, tak si myslím, že právě přišla chvíle, že už to vůbec není neočekávané a našeho snažení bude dosaženo. Jak mówiłem v Polsce, že jadę na spotkanie vašej partii, to usłyszałem, že jesteście eurosceptykami. To nieprawda. Vy jesteście jedną z najbardziej proeuropejskich partii politycznych w Czechach. To Unia Europejska zaprzecza wartościom europejskim. To jest Unia antyeuropejska. Jak mówi się prawdę, to nie trzeba tłumaczyć. Když jsem v Polsku říkal, že je to tady na sraz s vámi, tak mi bylo řečeno, říkalo se, že jste euroskeptiky. To není pravda, vy nejste euroskeptičtí. To vlastně vy hájíte evropské zájmy. To Unie, Evropská unie je protievropská, protože nehájí evropské hodnoty. Zły stan europejskiej gospodarki to efekt tego, że odrzuciliśmy podstawowe zasady europejskie. Jedną z tych zasad jest bardzo prosta zasada, nie kradnij, a zabieranie jednym w podatkach, żeby dać w dotacjach drugim, to jest oczywiście kradzież. I ci, którzy to robią, są oczywiście złodziejami. Takimi złodziejami, jak na przykład pan Andrzej Babisz. Stav Evropské unie v současné době je důsledkem toho, že jsme vlastně zahodili evropské hodnoty. Jedna z těchto hodnot, z těchto zásad je zásada nepokradeš. Všichni prostě, kteří kradou, jsou zloději. A to, že když někdo bere nám na daních a pak to někomu jinému dává v dotacích, je samozřejmě krádež. A takový člověk je samozřejmě zlodějem. Zlodějem jako například pan Andrej Babiš. Ale to jsou zloděje. To jsou zloděje szczególnie niebezpiecznego gatunku, bo oni kradną nie tylko nasze pieniądze, oni kradną nam nasze wartości. Są to zlodieje obzwłaszcza niebezpiecznego druhu. Oni nam nie kradą jenom nasze pieniądze, oni nam kradą nasze hodnoty. Jedną z takich wartości, które ja noszę w sercu, a jest ona też na szyldzie waszej partii, to jest wartość, która nazywa się swoboda. Swoboda w Polsce nazywa się wolność, ale polscy górale nazywają ją bardzo podobnie. Nazywają ją źleboda. Jedną z hodnot, którą nosím w sercu, a którą wy máte w nazwie ze strany, jest prawie swoboda. Svoboda polsky to znamená volnost, ale polští horalové ji nazývají podobně, šleboda. Znaný polský filozof ksiądz Józef Tischner powiedział nawet kiedyś, že šleboda potrafí vydobyť z člověka to, co je v ním nejlepší.
Známý polský filozof, kněz Tischner, kdysi řekl, že šle voda, svoboda, dokáže člověka vytáhnout to, co je nejlepší. V Polsce przeciętny obywatel, i obawiam się, że w Czechach też, w Polsce przeciętny obywatel musi oddawać co najmniej połowę wypracowanych przez siebie pieniędzy w podatki. Oznacza to, że przez połowę życia każdy z nas wstaje rano tylko po to, żeby opłacić to rozpaczne państwo. A jakby tego było mało, Unia Europejska jeszcze dodatkowo nakłada na nas biurokratyczny kaganiec. V Polsku, a domnívám se, že v České republice je to stejné, musí průměrný občan polovinu svých daní odevzdávat, polovinu své mzdy odevzdávat státu. Co to znamená? To znamená, že více jak polovinu svého života ráno vstává jenom proto, aby šel do práce a vydělané peníze dal na udržení toho rozežraného státu. A aby toho nebylo málo, tak Brusel, Evropská unie, nás ještě vlastně postihuje tím, že nám dává byrokratická pouta. Ten biurokratyczny kaganiec powoduje, że przedsiębiorca, europejski przedsiębiorca, zamiast skupić się na tym, jak zrobić jak najtańszy, jak najlepszy produkt, bo wtedy przecież zarobi, to musi codziennie kombinować, jak odnaleźć się w gąszczu unijnego prawa, jak odnaleźć się w labiryncie absurdów narzucanych nam przez Unię Europejską. Co się dzieje tym, że właśnie na nas są nasuwana ta tu pouta, ta tu biurokratyczna pouta? Kvůli tomu, vlastně kvůli něm, každý živnostník místo toho, aby se soustředil na to, jak vyrobit nejlepší výrobek, vyrobit ho nejlevněji, tak, aby se nejlépe prodával, aby jsme z toho měli všichni nějaký profit, tak se musí soustředit na to, aby se nějak zorientoval, vykombinoval ve všech unijních předpisech. Ci zloději vartosti odbírají nám volnost też v inny sposób. Próbują nas zmuszać, żebyśmy przyjmowali tutaj przybyszów z obcej nam cywilizacji. Ci złodziei hodnot nas właśnie nuci, jeśli abychom się zbawili dalszych hodnot. Nuci nas k tomu, abychom przyjali przystiehowalce z innych cywilizacji. I żeby to zrobić, żeby nas do tego zmusić, powołują się na jeszcze jedną wartość, którą chcą nam ukraść. Ta wartość nazywa się solidarność. A aby se tak stalo, aby nás vlastně přinutili k tomu, tak se ještě odvolávají na další hodnotu. A tou hodnotou je solidarita. Ale żeby się przed tym obronić, musimy powiedzieć sobie dzisiaj jasno. Solidarność to dobrowolne pomaganie sobie nawzajem. A solidarność przymusowa to jest socjalizm. Ale na... Ale na obranu před tímto útokem si musíme jasně říct. Solidarita, ano, ale je to solidarita dobrovolná. Když je to vynucená solidarita, je už to socialismus. Rację ma tutaj pan przewodniczący Tomio Okamura. My, Polacy, tak jak i wy Czesi, jesteśmy gościnni. Ale nikt normalny nie przyjmie do swojego domu kogoś, kto nie pyta o pozwolenie, kiedy przekracza jego próg. Nikt normalnie nie przyjmie do swojego domu kogoś, kto siłą wdziera się do jego domu bez pytania. Pravdu má pan Tomio Okamura, který říká, že vlastně my jsme Polci i Češi dobrosrdeční, jsme pohostinní, ale nikdo z nás dobrovolně nepřijme do svého domu někoho, kdo se sílou násilím rve skrze práva. Nikt normalny nie przyjmie do swojego domu kogoś, kto nie szanuje zasad panujących w tym domu i chce zaprowadzać swoje porządki. Nikt normalnie do swojego własnego domu nie pozwie nikogo, kto si nie waży jego hodnot, kto nam chce tady wnosić swoje własne porządki. I nikt normalny nie przyjmie do domu kogoś, kto przychodzi i rości sobie prawa do socjalu. I nikt normalny nie przyjmie do swojego domu kogoś, ludzi, wśród których są terroryści i gwałciciele. Już w ogóle nikt normalny się nie pozwie do swojego domu niekogo, kto si czyni nároki na socjalne výhody, które bude on musieć zapłacić ze swoich daní. A nikdo normální si nepozve do svého domu někoho, kdo je teroristou nebo násilníkem. My, tak jak vy, nie chceme vcele věd. Chceme tylko móc decidovat
o tym, na co są przeznaczane, wypracowane przez nas pieniądze, nasze pieniądze, i chcemy móc sami decydować o tym, kogo wpuszczamy do naszej ojczyzny. Ani mi. Ani my přece nechceme tak moc. Chceme jenom sami rozhodovat o tom, na co půjdou peníze, které jsme těžce vydělali. Chceme sami rozhodovat o tom, koho si pustíme do své vlasti. Żeby to zrobić, musimy uwolnić Europę od śmiertelnego uścisku Unii Europejskiej. Musimy uwolnić Europę od eurokomuny. Aby se tak stalo, musíme Evropu oprostit ze smrtelného obětí Evropské unie. Musíme vlastně Evropu oprostit ze smrtelného obětí eurokomuny. V styczniu 1990 roku v Polsce vyprovazono štandar PZPR-u, Polskiej Partii Komunistycznej. Dzisiaj nadszedł czas, żebyśmy my wspólnie, jako Grupa Wyszehradzka, wyprowadzili sztandar Unii Europejskiej. V lednu v roce 1990 byl z Polska vyvedená polská komunistická strana. Dnes nastal čas na to, abychom v této době vyvedli Evropskou unii. To vystačí. Děkuji. Děkuji panu Konradu Berkovičovi ze strany Korvin. Je vidět, že problémy v Polsku, respektive na náhled na problematiku v Polsku je stejná jako u nás. A nyní pozvu na pódium očekávaného našeho předsedu hnutí SPD, pana poslance Tomio Okamuru.